Błażej Stachewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu pod tytułem Jelenia Kultura. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Pawlak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Piotr jest kompozytorem, gitarzystą, muzykiem, a także zdarzyło mu się jurorować parę razy w kilku konkursach muzycznych. Ale na początku zaczniemy od tego, że Piotrek był nominowany do Wytrycha, czyli Nagrody Publiczności, Wytrycha do Serc Publiczności w plebiscycie Nowin Jeleniogórskich w Kluczykach. Piotrku, jakie to jest uczucie? Bo to był chyba, to była pierwsza tak duża nominacja w twoim życiu. No to był w ogóle taki mój debiut artystyczny, można by było rzec. Po premierze MacPola właśnie się pojawiło w gazecie, że jestem nominowany do nagrody Wytrycha do Serc Publiczności. Także było to dla mnie niesłychane wydarzenie. Jeszcze sam fakt tego, że doszedłem do finału, no to już było wielkie wydarzenie, zwłaszcza, że mam 24 lata, jeszcze nieskończone nawet, także to jest duże osiągnięcie. I tutaj przegrałeś, można powiedzieć, z panem Milińskim, ale to chyba nie przegrałem nie z najlepszym. Tego. Nie przegrałem z najlepszym, w takich kategoriach. Nie obraziłem się i nic, czułem się naprawdę, czułem się po prostu wyróżniony tym, że w ogóle mogłem tam być. W tak młodym wieku. Zmieniło to coś w twoim podejściu do tego, co robisz? No, żeby dalej iść naprzód, no. Czyli cel został wytyczony, za rok trzeba ten Wytrych zdobyć. Kto wie, może dostanę nawet kluczyk. Bo twoja nominacja prawdopodobnie wynika, no wiadomo, wynika z działalności artystycznej, ale jakby w dużym stopniu chyba przyczynił się do tego udział w sztuce MacPol Łukasza Dudy. Tak, no do tego spektaklu miałem przyjemność napisać muzykę wraz z moim przyjacielem Patrykiem Klińskim, z którym zresztą cały czas nasze drogi się krzyżują, bo zawsze razem robimy wszystko, co jest muzyczne. W miarę możliwości oczywiście. To nie był pierwszy raz, jak komponowałeś muzykę. Pierwszy raz chyba do spektaklu. Ale to nie... był pierwszy raz do spektaklu ogólnie muzykę. No to tak, no cały czas robię to jakby na bieżąco. Dla swoich i tak swoich potrzeb i innych zespołów. Czyli dla wszystkich projektów muzycznych, w których jesteś gitarzystą. Tak. W chwili obecnej jesteś członkiem grupy Coera. Grupy, tak. No nie chcę pejoratywnie użyć tego słowa, poprokowej. No tak, spokojnie można to tak nazwać. Wcześniej grałeś w zupełnie innym projekcie. To był projekt związany z taką bardzo, bardzo mocną muzyką, zupełnie inne klimaty. To było, można by rzec, że legendarne Don Panic jeleniogórskie. Tak, to była świetna przygoda w ogóle. Don Panic, to był taki prawdziwy rock and roll. Te czasy. Trochę żałuję, że już się to skończyło, prawdę mówiąc. I nie miałeś takiego problemu z przestawieniem się pomiędzy tymi dwoma zupełnie innymi światami muzycznymi? Nie, ja miałem potrzebę wielką zrobienia czegoś takiego. To jest... Na dzień dzisiejszy to jest to, co ja chcę robić. Taka muzyka właśnie, jaką tworzymy z Coerą, chociaż tak mało tego jest w internecie, że można było posłuchać. Ale być może za jakiś czas pojawi się jeszcze jeden singiel, który nagramy. Mam taką nadzieję. Bo można was znaleźć w internecie, na waszym koncie na przykład facebookowym. Na Facebooku i na YouTubie są dwa single, też można posłuchać. Ale też udało wam się dostać na listę przebojów muzycznego radia. No, chyba byliśmy zespołem, który najdłużej wisiał na tej liście, bo i zajęliśmy... Byliśmy 25 tygodni i zajęliśmy najwyżej trzecie miejsce. O, z 30 startowaliście? Startowaliśmy w ogóle z propozycji dopiero do listy. Mhm. Dopiero później 25 tygodni dokładnie byliśmy na liście, a później już, no już się skończyło, ale też uważam to za wielki sukces. Czyli mówisz, że twoim jakby, twoją muzyką to jest bardziej taki klimatyczny rock niż ciężkie gitarowe granie? No, wiesz, wyrosłem z tego po prostu. Znaczy dalej, jeżeli by się trafił jakiś fajny projekt, to myślę, żebym się udzielił, ale raczej nastawiam się na projekty takie lżejsze. Już. To jest to, co lubię, to mi sprawia dużą przyjemność i mam większe pole do popisu po prostu w takiej muzyce. Tak, a powiedz uważam. Mi, jak powstawała muzyka do MacPola? Jak w ogóle tworzy się koncepcję do takiego spektaklu? Wiesz co, no, to było tak. Na początku właśnie tego roku Łukasz mówi... Tutaj mówisz o Łukaszu Dudzie, reżyserze. Tak, reżyserze, świetnym zresztą. Mówi, chodź, zrobimy spektakl, napisałbyś mi muzę, bo ja chcę muzę na żywo. Ja mówię, kurde, mówię, okej, nie mam sprawy. Mówię, tylko wiesz co, no mówię, to już musimy zaczynać. Nie, musisz mi dać tekst, ja muszę wiedzieć kiedy, co i chcę zrobić. No tak trochę to trwało, zanim od niego dostałem. No i w końcu tam dostałem razem z Justyną Sieniusz, która grała Lady Macbeth i była główną jakby wokalistką tego spektaklu.
wyznaczyliśmy sobie w tekstach, w scenariuszu, gdzie, kiedy ma być piosenka i tak dalej. No i pojechałem sobie do domu, wziąłem te teksty, położyłem na pulpit, tak przeczytałem, tak pobieżnie, można powiedzieć, tak rzuciłem je na ten pulpit i tak zacząłem sobie grać, nagrywając na kamerę wszystkie pomysły. No i tak w sumie większość powstała się tak w domu, tak na kolanie, tak zupełnie... Koncepcja miała być inna, miałem to jakoś tak się wgłębić w ten tekst, a wyszło tak bardzo spontanicznie. Później spotkaliśmy się z Patrykiem i całe stworzenie tego wszystkiego w sumie zajęło nam 2 dni. Całej tej muzyki, do którą można usłyszeć w tym spektaklu. Czy w momencie, kiedy ta muzyka powstawała, widziałeś scenografię, widziałeś... Nie, nic nie widziałem, zupełnie nie wiedziałem, co będzie. Bo ta muzyka świetnie konweniuje z tym, co widzimy na scenie, nie tylko z tekstem. No po prostu, chyba po prostu to poczułem w sobie, jak to ma być. Zresztą mniej więcej wiem, jak pracować z Łukaszem. Tak myślę, że dlatego to się udało. Właśnie, to jest muzyka na żywo, czyli za każdym razem, kiedy spektakl gdzieś jedzie, kiedy jest wystawiany, ty także tam musisz być. Tak, jesteś tak. W grupie aktorskiej, która przedstawia MacPola. No, raczej jesteśmy elementem scenografii, ale tak, no jesteśmy, mamy różowe garnitury, okulary, siedzimy sobie z boczku, ale też jesteśmy oświetleni, no i dbamy o oprawę muzyczną tego spektaklu. Jeszcze wracając do tworzenia tej muzyki, to jakby sama muzyka powstała właśnie szybko, 2 dni, a najwięcej czasu zajęło nam ułożenie linii melodycznych do tego tekstu, bo jednak ten tekst nie jest taki prosty, gdzieś tam trzeba było słówko dodać, słówko odjąć. Tak to, no ale udało się, Patryk też był nominowany. Czyli też dopasowanie tej warstwy tekstowej. No to była jakby najcięższa praca z tego wszystkiego, ale nie powstawało to zupełnie w bólach. Raczej bardzo przyjemna przygoda. Opłaciło się obecnie. Chyba twoje życie artystyczne jest najmocniej związane z tym wydarzeniem, z MacPolem. No tak, jest to taki ważny etap w moim życiu, tak prawdę mówiąc, bo już kiedyś próbowaliśmy z Łukaszem, ale nie wyszło stworzyć muzykę do spektaklu, a teraz jakoś tak to wszystko poszło. No liczę, że stworzymy znowu coś za jakiś czas. Jesteś także osobą, która próbuje tworzyć inicjatywy w Jeleniej Górze. Jednym z takich przedsięwzięć, w którym brałeś udział, to były jam session w jednym z jeleniogórskich klubów muzycznych. Tak. Jak ten pomysł się pojawił? Jak się zaczął? No tak, siedzieliśmy sobie kiedyś właśnie też z Łukaszem Dudą i mówię, tak może byśmy zrobili jakieś jam session. Ja wiem. No, czemu nie, mam tych znajomych muzyków, możemy spróbować. No i tak zrobiliśmy pierwsze wydarzenie. Zawsze temu staraliśmy się, żeby jakiś koncert czy temu towarzyszył, żeby tych ludzi ściągnąć poza muzykami, także widzów. No bo jam session najczęściej kończy jakieś wydarzenie. Tak, prawda? No też fajnie, żeby byli odbiorcy do tego. No i tak to się powoli rozkręcało. No w tej chwili nie robię, bo jakby straciłem odbiorców. Nie wiem czemu. Ale przez parę miesięcy było naprawdę nieźle. Tak, tak, bo przyjeżdżali muzycy w ogóle z Wałbrzycha, z Leśnej, z Lwówka, z tych tutaj okolic. Także miało to pewien rozmach. No być może to wróci. No nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, czy to wróci, czy nie wróci. Zobaczymy. Z tego, co mówisz, w naszym rejonie, nie tylko w Jeleniej Górze, ale i w okolicach, w całej Kotlinie i niedaleko niej, jest naprawdę dużo młodych muzyków. Jest dużo osób, które parają się muzyką, ale tak jak rozmawiam z wieloma osobami, ta muzyka to nie tylko jakby talent, to nie tylko umiejętności techniczne, które się ćwiczy, ale to też walka taka lokalowa, poszukiwanie miejsc, w których można robić próby. Jak ty to widzisz, jak ty to wspominasz, te swoje początki muzyczne? No, początki jak zawsze są bardzo ciężkie. Wiadomo, trzeba znaleźć to miejsce do grania, trzeba w ogóle znaleźć ludzi, z którymi się będzie chciało grać, którzy będą chcieli grać z tobą. No ale jak już znajdziemy tych ludzi, to później właśnie największą męką jest znalezienie miejsca. To jest bardzo ciężki etap, chociaż uważam, że owocny, bo każda kapela, która chce grać, no, powinna sobie znaleźć miejsce po prostu sama, żeby docenić te starania. Jest tak, jak się dostaje coś tak po prostu, łatwo przyszło, łatwo poszło. A jeżeli za czymś chodziłeś, bardzo się starałeś, to doceniasz, mimo że te warunki nie są tak, jakby się idealne, chciało. Nie ma do końca na czym śpiewać, tylko śpiewa się na jakimś starym piecyku gitarowym.
Jak popada deszcz, to na środku jest wielka kałuża, no to są takie miejsca. Wilgoć. Wilgoć, tak, nieprzyjemny zapach, ale to myślę, że buduje charakter muzyków. Takie ale doświadczenie. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z wokalistą grupy Leniwiec, z Byszkiem Muchą Muczyńskim. I on mi opowiadał to samo, że właśnie są duże problemy lokalowe, ale przez te problemy też bardzo dużo jakby składów się w ogóle rozpada, znika. Nie każdemu na przykład wystarczy charakteru, żeby to przeskoczyć. Wiesz, być może jest to po prostu takie weryfikujące, czy ktoś będzie grał, czy nie. Uważam, że jeżeli ktoś chce grać, ma na to oparcie, to będzie grał. No. Nie ma przeszkody. Właśnie tutaj padł, parę miesięcy temu pojawił się taki pomysł, też właśnie z wspomnianego Zbyszka, Rokowy Orlik. Wtedy nie udało się niestety tego stworzyć jako element budżetu obywatelskiego. Natomiast z tego, co teraz widziałem, projekt nie umarł, tylko dalej są jakby tworzone próby wdrożenia tego projektu w naszym mieście, czyli takiego orlika dla muzyków, miejsca, gdzie jest sala, gdzie jest sprzęt i gdzie właśnie ci ludzie, którzy mają problemy ze znalezieniem tej sali prób, mogą się spotkać, mogą coś potworzyć. Co myślisz o tym projekcie? No akurat dzisiaj właśnie o tym czytałem, że przystań twórcza się tym zajęła. No cóż, nie chcę wyjść na jakiegoś złego, ale ja nie do końca jestem za tym Rokowym Orlikiem. Znaczy to może się udać, ale trochę to będzie takie jak za dawnych czasów, trochę PRL, bo musi być ktoś, który po prostu będzie nad tym stał. Będzie pilnował, bo to może być tak, że otworzą ten orlik. Wszystko fajnie, bo kapele będą grały i tak dalej, tylko że to może być granie do pierwszego zerwanego naciągu i zniszczenia czegoś, co tam będzie. I później nagle znikną zespoły. Aha. Nie? Dlatego powinien być tam ktoś, kto będzie tego pilnował i o to dbał. Jeżeli będzie ktoś taki, to myślę, że jak najbardziej się uda. Czyli przede wszystkim taki nadzór, bo jeszcze tej świadomości takiej obywatelskiej, mówisz, za mało jest w nas. Znaczy, to nie chodzi o tę świadomość obywatelską, tylko no, wiadomo, że bardziej się szanuje rzeczy swoje, a cudze to są takie trochę, zerwał się, no dobra, nic się nie stało. Tutaj podejrzewam, mówisz z doświadczenia osoby, która obsługuje. Tak, bo my też dzieliliśmy kiedyś obskurną salę z innym zespołem i zawsze jak coś się stało, to była wielka afera i nigdy nie można było znaleźć winnego w tym wszystkim. Także jakby z doświadczenia wiem, jak to może być po prostu. Ale jeżeli to się uda, no to super. Kciuki trzymasz? Nie, no oczywiście, że trzymam. Nie jestem przeciwnikiem, broń Boże, młodych zespołów. Zawsze właśnie na dżemie młode zespoły, jeżeli chciały zagrać, to też mogły przyjść i zagrać. Nie miałem w ogóle z tym problemu. Bo zdaję sobie sprawę, że po prostu w Jelnej Górze nie do końca jest gdzie grać, a że było takie jam session, a raczej nie chcę być przeciwnikiem dla takich młodych zespołów, tylko kimś, kto może im doradzić, coś pomóc, także jeżeli chcieli grać, to przychodzili do mnie, czy mogą. Ja mówię, no to, mówię, nie ma sprawy, mówię, ale mówię trzy numery, mówię, nie cały set, że tu będziecie grali godzinę, półtora, jasne, tylko jasne. Trzy numery, są ludzie, posłuchają was, mówię, nie ma sprawy, zapraszam, grajcie. Czyli jest potrzeba tych miejsc. Ja bym bardziej stworzył miejsca do grania koncertów. Ale skądś muszą się te zespoły brać? Jest ich dużo? Wiesz co, teraz nie wiem, bo jakby nie śledzę do końca tego. Jest kilka zespołów, tam co ruszy tworzą jakieś zespoły, tylko jeszcze nikt o nich specjalnie nie słyszał, ja też tak nie śledzę. Czyli miejsce, w którym można pokazać te zespoły, żeby tak, tak. Szersze grono ludzi mogło je poznać. No też zespoły mają zawsze okazję, mogą się zapisać na Ligę Rocka i zaprezentować się na Lidze Rocka. Właśnie, Liga Rocka to jest już no, kultowy festiwal muzyczny w naszym mieście. No nie festiwal, przegląd zespołów, teraz międzynarodowy, bo polsko-niemieckie spotkania muzyczne. No masz okazję też być jurorem w tym wydarzeniu. Jak oceniasz poziom tych muzyków, którzy zgłaszają się do Ligi Rocka? Poziom jest różny. Nie da rady określić, czy przyjeżdżają raczej zespoły słabe, czy raczej różna dobre. Muzyka, prawda? Tak, ta muzyka jest bardzo różnorodna, ale zdarzają się perełki. Naprawdę zespoły są takie, że oglądam, mówię, o. Trochę no, nieźle. Zazdrość. Nie. Ja się, pozytywna ja się już dosyć dawno wyzbyłem tego uczucia, chociaż nie ukrywam, że kiedyś miałem, także tak poczułem, mówię,
kurde, no, to fajnie, lepsi. Fajnie nie, idą. Ale teraz raczej mam tak, że fajnie, róbcie tak dalej. A jak, tak trzymajcie. Jak wypada porównanie tych muzyków z Niemiec do naszych rodzimych zespołów? Znaczy, wiesz co, no, niemieckie zespoły występują wtedy jako... Jako gwiazdy. Jako taka gwiazda, gość. Oni są w ogóle poza konkursem. Tylko o niemieckich zespołach mogę powiedzieć tyle, że oni bardzo wszyscy podobnie grają. Tak? Tak. Oni teraz mają jakąś zajawkę na muzykę z pogranicza jakiegoś deathcore'u, death metalu. I to jest jakby ich konik. Jak przejrzałem, to najczęściej jest coś takiego. A zdarzają się zespoły takie, że po prostu się nie da tego słuchać. Te niemieckie. Już były, dwa razy się zdarzyło. Także po prostu mówię, oj. Ja spotkałem się, wiesz, też z takimi opiniami, że ci ludzie, na przykład niemieckie zespoły, bo akurat z nimi najczęściej można się spotkać na Lidze Rocka, oni dysponują jakby dużo lepszym zapleczem i sprzętowym, i jeżeli chodzi o lokale, czyli miejsca, w których mogą grać, i jakby to zaplecze pozwala im się troszeczkę szybciej i łatwiej rozwijać niż naszym muzykom. No tak, no myślisz, że coś jest na rzeczy? Tam są zdecydowanie inne zarobki przede wszystkim, także stać ich na lepszy sprzęt. A co do tych sal, nie wiem, jak to jest rozwiązane za granicą w Niemczech. Myślę, że pewnie mają łatwy dostęp, skoro grają zazwyczaj na dobrym poziomie te zespoły, chociaż w Polsce, daleko nie szukając, w Wałbrzychu, gdzie też grałem w zespole w Wałbrzychu jeszcze w zeszłym roku, tam zespoły nie mają problemu ze znalezieniem salki. Tak. A to ciekawe, bo w sumie miejsce, no miasto większe troszkę od Jeleniej Góry. To jest taka śmieszna rzecz. Ja trochę pojeździłem tego Wałbrzycha, trochę poznałem tych ludzi, te miejsca. I tak się przyjęło, że tak wszyscy się śmieją z Wałbrzycha. Wałbrzych, owszem, jest brzydki. Drogi ma straszne. Łatwo się tam zgubić, ale zespoły tam nie mają takich problemów jak tutaj. Tam każdy zespół ma salkę. Z czego to wynika? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Być może od władz, nie wiem. Ale tak jest. No, patrząc na Wałbrzych i na Jelenią, no to tam mają gdzie grać. Jest w ogóle taki budynek na Podzamczu, nawet dwa. I w tym jednym budynku jest na przykład 8 zespołów. I każdy zespół ma swoją salę. No to jest ciekawe, może uda się jakoś rozwiązać to też się, w naszym mieście w ten sposób. Trzymajmy kciuki. Jeżeli chodzi o Koerę, to na razie ciężko powiedzieć, kiedy was będzie można zobaczyć z jakimś koncertem. No ciężko powiedzieć, może tak trochę myślę ostatnio nad takim koncertem, może takim małym, akustycznym, raczej coś takiego, ale ciężko mi powiedzieć, kiedy to będzie, bo teraz nasza wokalistka Martyna Dukowicz wyjechała na studia i tak nie bardzo ma czas, więc trochę jesteśmy w takiej separacji, na razie nie gramy, nie mamy prób, ja się trochę zająłem innymi projektami razem z Patrykiem. Ale jeżeli ktoś chciałby usłyszeć ciebie, to najbliżej 6 czerwca MacPol. Najbliżej 6 czerwca MacPol. W Oleśnicy, to jest w Oleśnicy, tak? No to jeżeli ktoś chce podjechać, to... Ale z Wrocławia nie jest daleko do Leśnicy, także zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszamy serdecznie na Piotra Pawlaka i na spektakl MacPol do Oleśnicy. Natomiast spektakl też będzie przedstawiany podczas tegorocznego festiwalu Pestka i wtedy też będą Państwo mogli zobaczyć Piotrka i usłyszeć jego kompozycję. Ja już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną Jelenią Kulturę. Do widzenia Państwu.